Siemanku, ja właśnie lecę na trening, ale przed tym muszę sobie zrobić przedtreningówkę. A że mam trzy napoczęte. Pierwsza to jest Stimulate. Druga to jest końcówka już. Trochę się zbryliło BB Pro. I trzecia to jest Mr. Dr. Jackal. Także po trochu z każdej, bez przesady, po pół miareczki. Zobaczymy, jak sponiewiera. A taka ciekawostka, starajcie się zawsze przed użyciem przetreningówki porządnie ją wymieszać, ponieważ niektóre substancje są lżejsze, niektóre cięższe. A to jak wymieszamy, spowoduje, że one równomiernie się rozprowadzą. Dobra, no to sobie zaczynamy. O, tutaj jest prawie pełna, więc nie wiem, gdzie jest miarka. Muszę wziąć z którejś. O, z tego weźmiemy miareczkę. Trochę Jackala. Trochę Stimulata. A jeszcze BB Pro. A co tam? Pro trochę więcej, bo to nie wystrzeliwuje z butów zbytnio, ale dobrze pompuje, fajne skupienie. Dobra, ponieważ idę z buta na siłownię, więc jeszcze nie będę jej pił, ale sobie wymieszamy. Ogólnie te amerykańskie przytreningówki z Fina Flexa i Drive Sport bardzo dobrze smakuje. Nie wiem, co oni tam dodają, ale są świetne w smaku. BB Pro nie powala. A tutaj mamy, jaki kolorek wyszedł sobie, zobaczcie. Taki niebieskawy. Niebieskawy, prawie jak sok z gumy jagód. Dobra, przedtreningówka przygotowana. Także wypiję sobie jakieś 20 minut przed treningiem. I na pewno się podzielę opinią. Pozdro. Ja już dochodzę na siłownię. Ostatni łyczek mojego dzisiejszego miksa. I oby mnie porozrywało. Nara. I tak jak myślałem, jest bardzo dobrze. Trochę nie mogę się skupić na mówieniu. Ręce mi się trzęsą. Jestem po drugiej. Po drugim ćwiczeniu na klatkę. Klatka prawie eksploduje. Także bardzo dobrze, bardzo dobre wrażenia. Idę dalej trenować. Sorki za taką wypowiedź nieskładową, ale ale jestem bardzo pobudzony. Zresztą sami możecie zobaczyć na mojej twarzy. Po chyba już pierwszej serii cały się zgrzałem. Także polecam łączenie, ale tylko dla hardkorowców. Pozdro. Ja już po treningu, był ogień, ale uważam, że trochę za mocno rozsadzało głowę. Pewnie za wysokie ciśnienie było. Ogólnie pompa bardzo dobra. Klatka. Bicepsy się spompowały. No i ulubiona część treningu, 45 minut cardio. Także naprawdę, jeżeli chodzi o takie miksy, to polecam ludziom, którzy robią bardzo, bardzo mocne wrażenia. A jeżeli ktoś aż tak bardzo nie lubi takich mocnych doznań, to myślę, że jedna przetreningówka solo, porcyjka albo dwie w zupełności wystarczy. Pozdro, trzymajcie się. Yo. Siemanko, ja właśnie wracam z treningu. A odnośnie testowania tych miksy przy treningówek, to absolutnie nikomu tego nie polecam, ani to był, nie był jakiś filmik, który zachęca do robienia takich rzeczy. Ja znam swój organizm, męczę już go przeszło 10 lat, wiem, na co mogę sobie pozwolić, na co nie.
Także uważajcie, jeżeli będziecie kiedykolwiek chcieli połączyć takiego miksa. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam.